Halo, witajcie, z tej strony Huber, witam was w kolejnym vlogu. W dzisiejszym vlogu, jak widzita, jedziemy wkragać gumę. No, tam tańcząca zabiarka ogółem. One tak mają po prostu, tak lubią. My jedziemy grabić 4 hektary głowy. Mamy jakieś pokosy nie dla Ola Boga, więc idziemy, żeby pograbić troszkę je. Dobrze jest, dobrze jest. Dobra, także może jakoś dojedziemy w ogóle. Chłopaki chyba będą jechać kosić ten żyto. Zabijamy w prawo. Dobra. Powinno być SIM. Zobaczę. Przy okazji jakieś zdjęcie zrobimy na miniaturkę. Może będzie gild. Bez tych zębów nie pourywać. No tutaj jest jakieś 4,5 hektara. O Jezu Maria, ty. Trochę mi nie jest. Jak to jechać mniej więcej? Też tak trzeba. No, trochę mi tu zejdzie na pewno. Patrząc po szerokości.
może być ciekawe. Tutaj jakby siódemka była siedmiogwiazdowa, to by troszkę lepiej to szło. Ale trudno. Taka też może być. Żeby tylko samą słowę przewracało. Thank you.
tutaj winił mnie nie zajebie, jak zobaczy te pokosy. Także tutaj pozdrowienia oczywiście dla Gowinia z tego miejsca. Bo on tutaj będzie latał z polarką. O, ambona się by je wywaliła. Tylne koło to już tam ten wiksę kręci, nie? Także chociaż tyle.
tego co wiem, chłopaki dzwonili, to wykosili to przeżyto tam. Za dużo tego nie było. Jeszcze gorsze niż tutaj. Bo tam więcej po prostu woda tam wylała. No i większość pogniła. Tutaj gdzie jest takie prostsze pole, żeby troszkę najeżdżać bardziej. Ta kurwa się składa, rozkłada. Ja pierdolę. Przyzwyczaiłem, jak to trzeba się z tym jeździć. Że było dobrze. Chociaż tyle. Będziemy mówić w Jaronie, więc
wiadomo, będzie troszkę cięższa. Ale z drugiej strony, no tutaj to słoma też udało mi się, żeby ją zebrać. Ale właśnie wszystko wyjdzie w praniu. Może tak tylko postraszy, delikatnie pokropi i tyle. Oby tak było. Oj, przepnij to. Ostatnio właśnie jak tutaj kosiliśmy, też tak zaczęło kropić, ale w sumie jakoś bardzo nie lało. Więc miejmy nadzieję, że i w tym przypadku tak będzie. Tylko tak pokropi, postraszy i tyle. Tak by było najlepiej w sumie. Ale mówię, wszystko się okaże, co to będzie. Więc witam trzeci raz bodajże. No co, jak widzicie 4 hektary mamy zgrabione, 4 wałki wyszły. Także na bogato. Także co, teraz trzeba to jakoś poskładać. Jeszcze chyba pojadę jeszcze tam hektar owsianki zgrabić. Hektar owsianki i wtedy dopiero koniec. Kurwa, ta dźwignia to jest tak niepotrzebna. W sensie potrzebna, ale jakoś tak dziwnie. Człowieku, w farmingu to się podchodziło, kurde. Klikałeś X-a i się ten, nie? Dobra, tu jest git. Klikałeś X-a i iść się ten, nie? A nie, to kurde się pieprzyć. Dobra, do transportu przygotowana. Jadzim do chałupy. W sensie to nie do chałupy, tylko na kolejne pole. Także co, ja będę się z wami powoli żegnał. Takim oto pięknym akcentem. 30, która dzisiaj 2 razy odpaliła, ale to nie szkodzi. Także stawcie oczywiście łapeczkę w górę, subika, wpadajcie do chłopaków na TikToki, do Matiego również na TikToka, na YouTube'a. I widzimy się w kolejnym vlogu, także na razie, siemano! O, widzę, że robota idzie. No, także witamy w kolejnym... Co? A na chuj mi te rękawiczki. Ale ty tam! A, może być. Jesteś pod vloga. Chłopie, ja już tyle tej słumy miałem, no ale dobra. Tu jeszcze nie było. Zobaczymy jak... Ja już ci zacząłem.
Co? To jak ja bym układać? To przypierdol jej mocno. Bo... Której? No tej. Tej? No ona jest z brzegu. Opnij się. I tak samo leży. Teraz... No nie, właśnie. Tu jeszcze dawać? Nie. No z jedną daj, no bo też nie wiem, jak to jest. Czekaj, tak, kurwa. Chuj tam. Jeb, kurwa. Teraz co, to drugi rządek? Tak. No tak, to do suba, musimy się z tym zmienić. Czekaj, to było tak. Uważaj! O cholera! Kurwa ta... A to jakaś ponadgabarytowa. O, troszkę patyczków. Nie. Dawno temu. Chyba jo. Kurwa, ale teraz wziąć. Ja pierdolę. No ta, teraz to rozpierdolę. Oj tam. Kurwa. Chuj tam na ściółkę będzie dla osób, zanim to na toczkach zawiezę, kurwa. Ja pierda. Wypnij to, kurwa, Uber. Co? Wypnij to tu. Opie, kurwa. O, szureczek. Dobra. Ej, to kurwa. Układa się na dążu. Matko boska, zabijemy. No zaraz będę układał, bo tu kurwa cały czas jakieś latające belki są. Dobra. Wyparła się na dyszlu. Już. Nie mogli jej ruszyć, człowiek. Szóstka jest chyba. No także witamy. Jak widzicie, za kierownicą Agromati jest Julek. Jest i pan Brzoza przyjechał na tym przywieźć. Żebyśmy się tutaj nie zagotowali. Jak widzicie, siedzimy na przyczepy, jedziemy belet odbierać. Winnie ma przyjechać pasować, także widzimy się na polu.